Po raz trzeci odbył się wielki letni piknik na stadionie sportowym w Lisiej Górze. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Były loty balonem na uwięzi, kule wodne, ścianka wspinaczkowa i wiele innych. Nie zabrakło też pokazów walk czy husarii. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Cieszę się, że tak dużo mieszkańców, nie tylko Lisiej Góry, ale myślę, że całego tutaj regionu tarnowskiego. Bardzo się cieszę, że zwłaszcza pogoda okazała się dzisiaj bardzo łaskawa. Chyba tylko dla Lisiej Góry, ponieważ we wszystkich okolicznych miejscowościach, łącznie z Tarnowem, przeszły burze. U nas nie spadła nawet mała kropla wody. Od 15 tutaj dzisiaj dzieciaki mogły popróbować się z poligonem młodego strażaka, z różnymi zamkami, ściankami spinaczkowymi, strzelnicą. Wiele atrakcji. Jak widać po tym zainteresowaniu jednak warto tego typu wydarzenia zorganizować. W trakcie pikniku nie zabrakło muzyki. Na scenie wystąpiły zespoły Old Boys Band, Monk i The Seeds. Cześć, tu zespół Monk. Właśnie zeszliśmy ze sceny w Lisiej Górze. Fantastyczna atmosfera, świetny piknik rodzinny. Zaśpiewaliśmy największe hity polskiej muzyki rozrywkowej, same przeboje. Polskiej, nie tylko polskiej. Witamy jako zespół tarnowski, ja osobiście jako osoba stąd, Starych Żukowic, pozdrawiam wszystkie okoliczne gminy, śpiewaliśmy dla Was. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Bawili, razem ze mną współpracowali, śpiewali, także są bardzo dobrze rozgrzani na dzisiejszą gwiazdę wieczoru. Razem się spotykamy i wspólnie wybieramy to po prostu, co nam w duszy gra, ale też gramy nasze numery własne. Właśnie w sierpniu będzie premiera naszego własnego utworu, No Powiedz, także zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku. Gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska. Ja się cieszę tym bardziej, kocham grać koncerty i wiesz, i zwłaszcza dzisiaj, kiedy myśleliśmy w busie, jadąc tutaj 520 km dzisiaj z chłopakami, co zagramy, bo czasami zmieniamy tą setlistę. Pomyśleliśmy o tym, jak fajnie będzie zagrać też piosenki z nowej płyty, Krótka płyta miłości. Zagramy też przekrój tych przebojów z poprzednich płyt, także cieszę się. No, każde wyjście na scenę dla mnie to jest wielka radość i uczta. Za każdym razem to mówię, się trochę powtarzam, ale to tak szczerze z serca mówię. Odszukam cię wśród słów, a przecież tekst to był. O! Czasami tak się zastanawiam, czy w dobie tych technicznych nowinek, tego jak wszyscy teraz żyjemy ze smartfonami w ręku, czy jeszcze koncerty nadal ludzi tak cieszą jak kiedyś, bo ja żyłam koncertami, idąc na ulubionych artystów, po prostu przeżywałam to bardzo i to była taka uczta dla ducha. I czasami się martwię, że może ludzie już tak nie oczekują na dźwięki, że może teraz inne bodźce są w cenie. Ale jednak za każdym razem, jak wychodzę na scenę i przepływ tej energii między jednak żywymi istotami i taka to, co się dzieje w danym momencie, jednak to ma ogromną moc. Za nami obchody 73. rocznicy akcji III Most. Była msza święta w intencji uczestników akcji, piknik historyczny, a także oficjalne uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym akcję III Most. W uroczystości wzięli udział kombatanci, władze samorządowe oraz mieszkańcy. Te uroczystości w tym roku nabrały bardzo takiego charakteru uroczystego i z wieloma atrakcjami, ponieważ to były one dwudniowe. Tradycyjnie jesteśmy przy pomniku upamiętniającym 60. rocznicę akcji III Most, ale za nami to lądowisko Motyl historyczne i tam główny pomnik. Ważnym elementem tej uroczystości było pobranie ziemi z tajnego lądowiska Motyl do urny przez przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ponieważ ziemia ta trafi do niszy pod fundamentach pomnika Armii Krajowej, który budowany jest w Krakowie u stóp Wawelu, więc będziemy mieć tam ślad z ziemi tarnowskiej, miejsc chwały Armii Krajowej i oręża polskiego. Również w tych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele ogólnopolskiego rajdu kombatantów z całej Polski, a na czele z prezesem Zarządu Głównego Światowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, profesorem Leszkiem Żukowskim. A tutaj po raz trzeci samolot z zachodu wylądował, przekazał pocztę, zostawił ludzi, ale wziął ten cenny ładunek i przedstawicielu rządu i zabrał ze sobą. Więc fakt wylądowania, a 1,5 kilometra dalej, czyli w Bałrudzie był oddział, od niedawna, ale był, Luftwaffe, więc ryk samolotów musieli go słyszeć. No i odwaga, brawura ludzi i również pilota, który w ciężkich warunkach startował, bo start na łące, pod mokrej łące wcale nie jest łatwo. Wierzę, że dzięki współpracy właśnie gminy Radów, Sanktuarium Błogosławionej Karoliny, księdza kustosza, patronuje temu wszystkiemu oczywiście pułkownik Baszak. To wszystko będzie trwało, jest młodzież, która przejmuje tą pamięć o tych wydarzeniach. W związku z tym myślę, że za rok będą kolejne piękne uroczystości. Dzień wcześniej odbyła się rekonstrukcja wydarzeń sprzed 73 lat. W pobliżu Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie wokół sprowadzonych fragmentów samolotu Dakota odegrano sceny akcji III Most. Po raz pierwszy odbył się turniej SportMossimo Cup, otwarte Mistrzostwa Tarnowa Orlik 2017. Zawody rozgrywano na Orliku na osiedlu Zielonym. Zwycięzcą turnieju została drużyna SportMossimo.pl Grabówka, która pokonała w finale zespół Pchałkowski. Turniej jak najbardziej na plus, dużo młodych chłopaków się przewinęło przez ten turniej. Było 6 drużyn z planowanych 8, ale mimo tego rywalizacja była dość zacięta. No i jak można było zauważyć, finał rzuty karne, mecz o 3. miejsce też rzuty karne, co świadczy o wysokim poziomie tego turnieju. No można powiedzieć, że to pomieszanie młodzieży z doświadczeniem sprawdziło się. Było dużo tutaj zawodników doświadczonych, którzy kierowali tymi młodymi. No i można było z pewnością powiedzieć, że taka młodzież wniosła dużo ożywienia. No i co było widać, młodzież głównie tutaj punktowała i strzelała bramki. No, finałowy pojedynek, powiem szczerze, że lekki niedosyt, że doprowadziliśmy do rzutów karnych. Mieliśmy sporo sytuacji, poprzeczki, słupki, no wołały te sytuacje o pomstę do nieba. No ale trzeba się cieszyć z tych zwycięskich pojedynków w rzutach karnych. No i dzięki Bogu wygraliśmy to, choć powinniśmy to rozstrzygnąć w normalnym czasie gry. Najlepszym bramkarzem turnieju został Piotr Jarmuła z zespołu Pchełkowski, natomiast najlepszym strzelcem Kamil Kużdżał z drużyny SportMossimo.pl Grabówka.